Witam wszystkich i zapraszam na oblężenie Beneventum. No, oczywiście chcemy ładną pogodę, żeby nasze machiny oblężnicze ładnie napieprzały. Zobaczmy sobie, gdzie tu najlepiej będzie atakować. Tu jest... tu wiem, znam to miasto. Tu jest nieźle atakować. I tu zdobyć. Albo tu. Albo tu. Tylko, że tu muszę... też bramę muszę rozwalić. Albo tu. No tak, bo to już to miasto... Tu, bo to łatwiej będzie. Zrobimy tu dziurkę. Wejdziemy sobie do środka. I szybko polecimy na ten... I to będzie koniec. Ale to jest to miasto mniejsze niż Tarquini. Nie ma tutaj żadnych... tych. No i tu sobie walimy to. Weźmy sobie... Tu zrobimy dziurę, a tu podjedziemy najwyżej drabinami. Dobra. Myślę, że moi hamplicis powinni sobie poradzić z tymi łucznikami. Tam była jazda jakaś? Już nie pamiętam. Dobra, dajmy tą libijską, kurde. Na pewno się zawiodę na nich. Na pewno, kurde. Czy ja ich znam. Dobra. Dobra. Jedziemy. Tu nie strzelać, kurwa. O. Dobra. Dobra. Oczywiście standardowo nic tu do mnie nie wali. Muszę uważać, bo tu mogą gdzieś jakiś backup przyjechać. Dobra, ale nic nie widzę na razie. Może troszkę się rozproszymy. I to obejrzę. Okolice. Wyjdą mi zza tej góry, kurde. Generała ubiją. Będzie niewesoło. Dobra. Ale chyba nic tu nie ma. Dobra, nawalamy w ten. W mur. W tą część chcę nawalać. O, idealnie. O. Dobrze. Chcę malować amunicji. To nawet fajnie chyba wygląda, takie strzelanie. Nie wiem, fajnie by było strzelać w ludzi, ale... No jak tam jest? 13? 31. Dokładnie w tu środek, tak? Dobrze walę? 45. Bardzo dobrze walę. Ciekawe, czy mi się uda zabić trochę tych oszczepników tutaj. Chyba coś się dzieje, bo już uciekają. Stąd. No, już tam dymek leci. Zawsze mam nadzieję, że trafi w szparkę i rozwalę paru. No. Ile tam już jest? O, pięknie. Paru zabitych. Trzeba celować teraz. O, o!
Yes! Właśnie tak lubię. Trafić. Pięknie. No. Ucieknął mi stąd. Nie, jeszcze coś tam stoi. No, rozwalaj to. Teraz chyba będzie ładnie. A idealnie się ustawili włócznicy. Jeszcze mu robok rozwaliłem. Podwójną dziurę wybiję. Cholera jasna, no. Rozwali się to, czy nie? No, może być podwójne. Kurde, coś źle czuję, że strzelam. Ile to ma? 90? 90. Dobra, zrobię tu obydwie dziury. Chyba coś tam musnęło. No, ostatni strzał. Kurde, no. Cholera jasna, no ile tych? Jest, pięknie. Obydwie się rozwaliło od razu. No dobrze, mamy dziurę. Tu są wojownicy zamienicy. Dobra, no i oni sobie tu siedzą i my standardowo teraz mięso armatnie. To piechota. I łucznicy będą potem. Może tych zamnickich ostrzelamy. Kawalerię też chcę mieć blisko. Też nie mogą być za daleko. Dobra, co tu siedzi w środku? Łucznicy i teraz. Może spróbujmy w nich pierdyknąć za dwa razy. No dobrze, chyba nie. Ponasuwajmy w tych. Dobra, tu mi się oczywiście wbijamy do środka. Troszkę postrzelajmy w tych. Tam są jacyś. Zdajmy tą jazdę trochę bliżej. Tą od razu tu. Tą piechotą tu. Tą będziemy ubezpieczać tyły. I tą też się wbijamy do środka. Tu strzela wieża do mnie z tej strony. Jak ci samnicy coś tam dostali? Troszkę dostali. Dobra, dajmy teraz też jazdę tu, żeby tu pogonić trochę gości. Tu spróbujmy zająć... O, patrzcie, wycofują się. O! Zająć bramę. Trzeba. Dobra, ci na ziemi se stoją. Okej, tu szybko dostali w ciry. Tych pogoniłem. Już cofajmy. Ci jednak się kurde tu utrzymują. Jaśniaki. Dobra, pójdźmy tu. No to już jest spokojniej. Kurde, duże straty. Tu już nie ma wieży.
Postaramy się też wieżę zająć. Co tu? Nie, nie, to włócznice. Co ja? Objęło mnie? Dobra, może dajmy teraz ich tu. Okej. Dobra, wieża zajęta. Niby Bobrak zagaduje. Gdzie mnie? Co? Co mnie strzela? Gdzie? Co? A, w tych. No spoko. Dobra, mogę sobie teraz tych procarzy do środka dać. A tych już mogę wycofać. Dobra, dajmy też może słonie i tych hoplitów. Jazdę. Ja mam zasięg tym, gdzie? Chyba nie mam aż tutaj, dobra. Muszę uważać, by mnie wieśniak nie zaatakował. Tu strzela coś. A, to nie do moich. Od tyłu ich zaatakuje. Dobra, jak tu słonie wjadą, to już powinno być cacy. Mam łuczników. Dobra, słonie wjechały ładnie. Teraz spróbujmy tutaj przejechać tymi słoniami po tych gościach. O, teraz ładnie poszło. Dobra. Zarąbani. No i teraz mogę sobie zrobić zużytek z moich procarzy. Dajmy tych tu. Tu jeszcze piechota, która weszła na górę. Dajmy ich tu. Tak się ładnie obstawimy. Słonie dajmy tu. A tych... Dajmy w odwodach, niech tutaj sobie odpoczywają. Ok. No i zapraszam tu panów procarzy i łuczników. Zaraz tu zrobimy sobie jakąś sieczkę. A, tutaj by się jeszcze przydało coś mocniejszego. Może dajmy jazdę. Zaraz ponapieprzam, może tak. Dajmy tu jednego procarza i tu. A tutaj tak, może tak i tak. Dajmy tu jeden oddział hoplitów, bo tak ustawiony, a ten jeden dajmy tu na tą flankę, bo tam będzie niebezpiecznie. Słonie na środku. I tu jedną piechotę tą, a tu jedną tą. Dobra. No i zaczynamy sobie na suwanko. Co? Gdzie? Ci stać. Dobra, nasuwamy. Idą hoplici. Dobra.
Co to jest za jazda? Hołucha! Hoplici, hoplici. Idą. Dobra, ładnie dostają. I tak na zmianę będzie sobie ich wymieniał. A tu mi podjechało? Zapraszam. Może generała tym ubijemy. Będą ci chłopnici w mordę, czy nie? Gdzie następny oddział? Dobra, następny. Wymiana. Dobra. Okej, okay. Hoplici podleźli. Męczeni trochę. Ale myślę, że damy radę. Tak się ustawmy, ładnie. Okej. Pięknie ucznicy strzelili. Pracarze niech nawalają w ty. Gajus jakiś tam, Gajus. No, ruszyli do ataku. Jak tam? Dobra. Spróbujmy coś rozwalić. Ale tam wleźli. Ach, piekło! Yeah! No, za blisko w drzewo pójdzie. No pięknie dostają. Długo to zajmie, jeszcze cały odcinek zajmie to. Gdzie strzela ten? Nie tu, tylko... No tu jeszcze coś jest? War elephants!
teraz generała już niedużo zostało. No i teraz już nie powinno być problemu, żeby ich wyrżnąć. Zwłaszcza jak słonie tam wpuszczę. Wpadają jak... Pięknie. Się pokazał generał. Możesz, co? Co to miało być? Ale że to nie zginął żaden, na szczęście. Ciecie. No tam ucieka. Dobra, to zróbmy tak. I to zróbmy tak. I to zróbmy tak. Młotłoch to jak jeden strzał powinienem oddać, już powinno być po walce. No, to jeszcze jest jakiś pełny oddział. O, amunicja się skończyła. No dobra. Kończymy. Już tu nie będę dobijał, bo i tak 20 minut mi trwało to. No ale... Okej, okay. No niestety jestem już tu po bitwie. Wyszedłem, znaczy nie wyszedłem, wywalił mi się Romek. No i niestety nie zapisała mi się ta bitwa. Także rozegrałem już automatycznie ją. No i na szczęście żadnych większych strat nie mam. Także nie jest źle. Natomiast mam 1400, bo tutaj zniszczyłem to miasto. I teraz tak, wyjdziemy sobie z tego miasta. Że jeżeli ta armia mnie tu skontruje, to ja sobie stąd ucieknę. Ważne, że zniszczyłem tutaj mu wszystko. Tym sobie podejdziemy tu, może spróbujemy tą armię. To jest flota? Nie armia, ale... Aż ty mordę. Cwaniaczek zszedł na... do morza, żebym nie mógł użyć tego. Dobre. I tu zrobimy sobie to samo. Zajmiemy tak. Okej. Tu oczywiście robimy sobie to. I tu zniszczenie. I wychodzimy. Dobra. No i nic na razie nie będę robił. Tu się poprawia w końcu, ale mogę sobie tutaj kupić. No i to jest dobre. To sobie kupimy.
Tutaj jest wszystko super, się robi. No i tak prawdę mówiąc, mogę wleźć do tej kapuły. No może na wszelki wypadek nie, jeżeli on tu wejdzie, zatuje mi tego. Ale jak przejdzie Beneventum, przejmie. A może nie przejmie, dobra, na wszelki wypadek. Tak się ustawmy. Teraz tak, jeszcze tu zrobimy ostatnie. Aha, to było w tej turze, więc już się nie mogę tu ruszyć. No i dobra, tutaj kurde. Ta sytuacja z rewakami jest trochę taka denerwująca. Tu muszę siedzieć, tu muszę siedzieć. A tu? Tu zaraz będę miał błąd pewnie. Minus 30, no. Ale mogę to poprawić. Dobra, kupię to, skoro mogę już. Jak w ogóle... Gdybym miał jeszcze jedną armię, to już bym miał spoko. Przerzućmy teraz jeszcze tą armię, bo tu już mi nic nie grozi. Minus 5, patrzcie, się zrobiło. Mamy sany. Może ją jeszcze tam wrzucę. Tu jest 23, to jest ładnie. Tym dopłyniemy tu. Jest czwóreczka, dobrze. Tu 6. I tu mam jedną flotę też. A, to jest taka flotka mała. Dajmy ją. Na jaką planetę? Okej, spoko. Dajmy ją tu. Bo tu się nagle pogorszyło. Okej, to będzie trochę podwyższał. No i dobra. I to chyba wszystko. Muxentu mógłbym przerobić. Muszę uważać na tych buntowników. Chyba raczej nie będę tego robił. Tutaj mam flotę. Teoretycznie mogłaby coś pomóc. No i dobra. Zobaczymy, co będzie w przyszłej turze. Chciałbym tego ruszyć, ale kurde... No nie mogę, muszę tutaj pilnować całej tej prowincji. O, jeszcze tu w Corfinium mogę zrobić, to naprawić. Dobra, zrobimy tak. No i dobra. Okej. Tu się martwię, Aretium. Ale są tu buntownicy. Nie powinno być więcej armii buntowniczych. Dobra. Koniec tury. Dobra. Kończymy turę. Zobaczymy, czy się coś wydarzy. I skończymy... O, patrzcie. Beneventum. Rzymianie przyjęli. Mhm. Buntownicy też tu wyskoczyli. No i właśnie teraz dobrze, że wyszedłem, bo gdyby Rzymianie zaatakowali razem z Samnitami, no to straciła armia, tak? To mogę nią uciec na moich terenach, ona się szybko uzupełni i skontratakuje już w następnej turze i rozbije im tę armię. O, tu wymagają kasetanowie chyba. A kto to walczył z masyzyjniczkami? Ciekawe to było. Się przeganiają. Wykryto tajnego wesłannika. Bla. Bunt w Rzymie, okej. Okay. Beneventum bunt. Sabotaż Carvilios. Możesz, mordę. Dobra, słuchajcie. Dzięki za oglądanie. I zapraszam na, myślę, kolejny i ostatni odcinek Hannibala Obram. Także do usłyszenia.